Jesteśmy na kampusie Harvard Business School, szkoły, która jest częścią Uniwersytetu Harvarda. Po mojej lewej stronie jest budynek Aldrich, w którym odbywają się wszystkie nasze zajęcia. Harvard Business School jest uczelnią bardzo międzynarodową. Ponad 30% z nas pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych, głównie z Europy i Azji. Różnice kulturowe oraz różnice zawodowe zdobyte w konsultingu, finansach, armii czy organizacjach charytatywnych są kluczowe dla modelu nauczania w tej szkole. Pozwalają spojrzeć na problem z wielu różnych perspektyw. Za mną znajduje się Baker Library, biblioteka i serce kampusu Harvard Business School. Jest to także najstarszy budynek na kampusie i największa akademicka biblioteka na świecie. Jest to również miejsce spotkań i dyskusji dla studentów. Jesteśmy na kortach tenisowych, które są częścią SHAD, wewnętrznego centrum sportowego Harvard Business School. Jest to świetnie wyposażona siłownia, mamy także wewnętrzną bieżnię, gdzie moi koledzy przygotowują się do charytatywnego maratonu na rzecz ofiar tragedii w Haiti. Oprócz tego dostępne są boiska do koszykówki i do squasha, gdzie zacięcie rywalizujemy między klasami.